Omówimy dzisiaj całą Księgę Wyjścia. Księga Wyjścia, inaczej Exodus, czyli druga Księga Mojżeszowa, jest to druga księga w Biblii, druga księga w Starym Testamencie, w Starym Przymierzu. I tytuł tej księgi odnosi się do bardzo ważnego wydarzenia, które jest w pierwszej części, czyli do wyjścia. Do wyjścia Izraelitów z Egiptu. A druga połowa księgi już pokazuje początek ich podróży przez pustynię do Ziemi Obiecanej i wizytę pod górą Synaj. Także księga nie jest tylko o wyjściu. W poprzednim tygodniu omawialiśmy całą księgę rodzaju, księgę Genezis, która opisywała stworzenie, upadek człowieka po tym stworzeniu i później wybranie Abrahama i jego rodziny. I księga rodzaju kończy się tym, że wnuk Abrahama, Jakub, razem ze swoją rodziną, ze swoimi synami, przeprowadza się do Egiptu. I przeprowadza się grupa kilkudziesięciu osób, która rozradza się do ogromnego narodu. Jest to księga napisana przez Mojżesza, później prawdopodobnie były w niej jakieś pewne małe redakcje i była ona pisana do Izraelitów, którzy właśnie mieli wejść do Ziemi Obiecanej. Chcę spojrzeć na całość księgi i zatrzymać się w kilku kluczowych momentach tekstu, przybliżyć nam jej treść, żebyśmy mogli zobaczyć ją z lotu ptaka, ale patrząc na tą długą historię, przede wszystkim chcę wyciągnąć wnioski dla nas dzisiaj, ponieważ my potrzebujemy ratunku, tak jak ratunku potrzebowali wtedy Izraelici, ale i tak jak wtedy ich prowadził jedyny Bóg, wskazując, zapowiadając ten ratunek, to rozwiązanie, tak dzisiaj możemy spojrzeć na tę historię troszeczkę szerzej. A więc główne przesłanie księgi jest takie, i warto sobie je na początku podkreślić, że Bóg Jahwe jest potężniejszy niż bogowie Egiptu, ale Izrael wcale nie jest dużo lepszy od Faraona i potrzebuje zastępczej ofiary, aby być jego ludem. I właśnie omówimy Księgę Wyjścia w trzech częściach. Patrząc na rozdziały 1 do 13, zobaczymy, że Bóg Jahwe jest potężniejszy od bogów Egiptu. I od 14 rozdziału zobaczymy historię Izraela i dowiemy się, że on wcale nie jest dużo lepszy od Faraona. I w trzeciej części księgi odkryjemy rozwiązanie, ofiarę zastępczą. Będę starał się kondensować treść tej księgi, od razu wskazując na pewne interpretacje, więc tak czy siak zachęcam do jej lektury. I mała uwaga, każdą z tych trzech części tej księgi podzieliłem na trzy tematy, czy trzy wątki i wyszło tak, że każdy z tych wątków rozpoczyna się, czy jest zatytułowany na literę P. A więc jest 9P w sumie, może to komuś ułatwi zapamiętywanie. Wyszło to trochę przy okazji, więc nie na tym chcę się skupić. A więc pierwsza część księgi mówi o tym, że Bóg Jahwe jest potężniejszy niż bogowie Egiptu i nasza historia zaczyna się od tego, że poznajemy proroka. Mamy wstęp, kontynuację księgi z historii, z księgi rodzaju. Izrael osiedla się w Egipcie, Bóg im błogosławi, rozradzają się, rozmnażają, mijają pokolenia i nowy faraon nie jest im przychylny, a więc postanawia, żeby zabijać nowonarodzonych chłopców. Jednak egipskie położne boją się wykonać tego rozkazu i ratują dzieci. I w drugim rozdziale poznajemy właśnie proroka, Mojżesza. Chłopiec ukryty w koszu płynie w dół rzeki i tam trafia do córki Faraona. I siostra Mojżesza, która idzie przy brzegu, pomaga doprowadzić do tego, żeby to jego mama go wykarmiła. I lata mijają, Mojżesz dorasta na dworze królewskim. I zdarzy się sytuacja, gdzie już Mojżesz w starszym wieku broni swojego rodaka i przypadkowo zabija Egipcjanina. I wieść o tym roznosi się wśród ludzi. Mojżesz jest przestraszony i ucieka do innego kraju, do ziemi Midianitów. Tam zakłada rodzinę i rozdział drugi kończy się informacją, że lud narzeka i Bóg postanawia się za nimi ująć. I w trzecim i w czwartym rozdziale mamy rozmowę Boga z Mojżeszem. Znaną sytuację, znaną scenę, gdzie Mojżesz wypasa swoje owce i widzi płonący krzew i Bóg do niego przemawia. I Bóg chce go posłać do Egiptu, na co Mojżesz się opiera kilkukrotnie. Opiera się nakazowi Bożemu. Bóg daje zapewnienie, daje mu nadprzyrodzony znak, obiecuje pomoc Arona i w końcu Mojżesz wyrusza do Egiptu. I tu możemy już się na chwilkę zatrzymać, bo Mojżesz jest kolejnym w naszej historii biblijnej niedoskonałym bohaterem wiary. Kolejną kluczową postacią w historii Bożego Ludu, która naprawdę jest wyjątkowa. Ma wyjątkową rolę, wyjątkowo ma relację z Bogiem, wyjątkowa jest dla nas dzisiaj, ale jest on niedoskonałym narzędziem. Jest mordercą, który ucieka przed konsekwencjami tego, co zrobił.
jest bardzo oporny, żeby usłuchać powołanie i wyruszyć. Gdyby wszystko się opierało na tym, jaki jest Mojżesz, to Izrael by nigdy nie wyszedł z niewoli. On jest niedoskonałym narzędziem, ale w ręku doskonałego Boga. Jak ja myślę o mojej roli w Bożym planie? Jak ja widzę moje miejsce, moje możliwości? Czy oceniam je przez pryzmat mojej przeszłości, moich grzechów, moich wad? Może domów, w którym się wychowałem? Decyzji na ścieżce mojej edukacji czy kariery zawodowej? Czy myślę o mojej roli w kontekście tego, jaki jest Bóg? Limitem jest to, co ja mogę osiągnąć, czy On? Porażki są okazją, żeby się użalać nad sobą, czy aby wyciągnąć lekcje na temat mojego zaufania? Sukcesy to obraz moich sił i możliwości, czy okazja, aby Jemu oddać chwałę? Więc Księga Wyjścia zaczyna się od wprowadzenia do sytuacji Izraela i przedstawienia nam bardzo ważnego proroka, którym Bóg się posłuży. A później widzimy plagi, prezentację, obraz Bożej potęgi. Historia przenosi się do Egiptu. Mojżesz i Aaron rozmawiają z Faraonem i proszą o wypuszczenie narodu Izraela z Egiptu na święto. Faraon jest zdenerwowany, że w ogóle pada pytanie i utrudnia pracę, narzuca większe wymogi pracy izraelskim niewolnikom. I ludzie, znaczy Boży lud jest zły. Idzie do Mojżesza i po raz pierwszy, ale nie po raz ostatni, narzeka. I mówi, że jak tak masz pomagać, to dzięki, ale nie. I w kolejnym rozdziale Bóg utwierdza Mojżesza w tym, kim on jest, w jego obietnicy. Mojżesz przemawia, ludzie są wciąż oporni. I w rozdziale siódmym Bóg utwierdza Mojżesza i Aarona i oni idą do Faraona. Rozpoczyna się seria plag. I mamy tutaj 10 plag, tak? 10 kolejnych, 10 plag w kilku kolejnych rozdziałach. Na pierwsze dwie czarownicy Faraona są w stanie odpowiedzieć podobnymi sztuczkami, później już nie bardzo. I te plagi nie są tylko karą dla Faraona, ale dla Faraona i całego Egiptu, ale pomijają Izraelitów. I plagi te obrazują Bożą moc, bo one uderzają bezpośrednio w kult egipski. I Egipcjanie tracą to, co teoretycznie ich bogowie mieli im chronić. I mamy po kolei 10 plag. Woda w Nilu zamieniona w krew. Ogromna ilość żab, komarów, much, śmierć bydła egipskiego. Wrzody na ludzkim ciele, niszczący grad z nieba, który niszczy plony, szarańcza, która pożera to, co zostało. 9. plaga to ciemność nad całą ziemią. I 10. plaga to śmierć wszystkiego, co pierworodne. I opis tych plag jest często skrótowy, ale mamy pewien schemat. Mojżesz i Aaron przychodzą, mówią, wypuść nasz lud. Faraon się nie zgadza i zsyłają plagę. Czy Bóg zsyła plagę? Czasami jest ostrzeżenie, czasami nie. Plaga jest dotkliwa. Czasem nawet ludzie wołają do Faraona, zrób coś z tym. Faraon wtedy pokutuje, by się wydawało. Mojżesz jakby zatrzymuje u Boga tą plagę i Faraon zmienia zdanie. Mówi, nie, jednak was nie wypuszczę. I to, co się pojawia w tej części tekstu, to zatwardziałe serce Faraona. I to jest ciekawe, bo Bóg od początku mówi, że zatwardzi serce Faraona. Więc można by było stwierdzić, że aha, okej, czyli Faraon nie ma żadnej innej opcji, po prostu Bóg tak sobie zatwardził jego serce i udajemy, że coś się dzieje. Ale nie do końca. Raczej Bóg planuje coś od początku. Ponieważ gdy czytamy te spotkania Mojżesza i Aarona z Faraonem, to czytamy w 7 miejscach, na początku tych spotkań, w 7 miejscach, że był Faraon nieugięty, albo jego serce było zatwardziałe, albo on zatwardził swoje serce. I później pojawia się kilkukrotnie na zmianę stwierdzenie, Faraon był nieugięty, albo Bóg zatwardził jego serce. Więc widzimy, że Bóg od początku wie, jakie jest serce Faraona, bo widzi, że Faraon jest pała nienawiścią do Izraela. I to się dzieje zanim jeszcze Mojżesz do niego w ogóle zaczyna przemawiać, zanim ludzie wołają. I od początku planuje wykorzystać tę zatwardziałość, aby objawić swoją potęgę. Nie rozmiękcza jego serca, a wręcz w pewnym momencie je zatwardza. I podobna myśl pojawia się w liście do Rzymian. To może być dla nas ostrzeżenie. Paweł pisze tam o powszechnym grzechu ludzi, o tym, że oni odwrócili się od Boga. A więc Bóg wydał ich na pastwę ich własnych rządz. Idziecie uparcie w swoją stronę? Proszę bardzo, to idźcie. Czytamy w Rzymian 1 rozdziale od 21 wersetu. Paweł mówi, że to, że Bóg istnieje, jest dla ludzi jasne, widać to w stworzeniu, ale ludzie się upierają. Poznali zatem Boga, nie oddali Mu jednak należnej czci, nie okazali Mu też wdzięczności jako Bogu. Mnożąc wątpliwości, stali się w końcu niezdolni do trafnego osądu. Na bezmyślność ich serc nałożyło się ponadto zaślepienie. Podając się za mądrych, właściwie zgłupieli. Zastąpili przy tym chwałę nieśmiertelnego Boga podobizną śmiertelnego człowieka wyobrażeniami ptaków, ssaków oraz płazów. Dlatego Bóg wydał ich na pastwę rządz ich własnych serc.
Więc czasem myślimy sobie, że jak tylko spadną wszystkie ograniczenia, które są dookoła, jak w końcu rozwiniemy swoje skrzydła, to wtedy zacznie wszystko nam się układać. Ale jest na odwrót dokładnie. Nie ma nic gorszego niż sytuacja, w której odwrócimy się od Boga i On odwróci się od nas. A więc Faraon darzy nienawiścią Izrael od początku. I prośba o wyjście na święto to okazja dla Faraona, ale ona spotkała się tylko z zaostrzeniem wymogów pracy. I kolejne plagi to kolejna okazja, by okazał skruchę, ale on jej nie okazuje. Zatwardza serce. Więc Bóg bierze to zatwardziałe serce i wykorzystuje je, zatwardza jeszcze bardziej, aby objawić swoją potęgę. I zanim podsumujemy tą pierwszą część historii, chcę jeszcze wspomnieć o trzecim P. Mieliśmy proroka, mieliśmy plagi i mamy Paschę. Ponieważ dziesiąta plaga jest wyjątkowa. Ostatnia plaga jest poprzedzona szczegółową zapowiedzią. Będzie to plaga śmierci pierworodnych wśród bydła i ludzi. I tam mamy opis święta Paschy, szczegółowy opis dla Izraelitów w tamtym momencie, ale też dla kolejnych pokoleń. Było to święto, które polegało na zabiciu młodego, nieskazitelnego baranka. I Izraelici mieli krwią tego baranka pomalować odrzwia swojego domu, co miało być ochroną dla domowników przed tą plagą, a baranek był zjadany w całości. I po święcie Paschy miało nastawać święto Przaśników, tydzień jedzenia niezakwaszonego chleba, jako przypomnienie ucieczki z Egiptu w pośpiechu. I ta ostatnia, tragiczna plaga śmierci pierworodnych pozostawia Faraona z martwym synem w rękach i wtedy ugina się i wypuszcza Izrael z Egiptu. Więc pierwsza część Księgi Wyjścia pokazuje, że Bóg Jahwe jest potężniejszy niż inni bogowie. Tak jak już mówiłem, ta historia zostawia mnie z pytaniem o Mojżesza, o to, dlaczego Bóg wybrał Mojżesza, albo raczej, jak ja myślę, dlaczego Bóg nie powołał. Ale przede wszystkim stawia to pytanie o to, jakiego Boga znam. Dobrego i łaskawego Boga ratunku? Potężnego, straszliwego Boga sądu? My, gdy czytamy o Bożym ratunku, to czujemy się tak miło, przyjemnie, prawda? A nie swojo, gdy czytamy o Bożym gniewie i sprawiedliwym sądzie. Pewnie gdybyśmy byli wychowani w innej kulturze, mielibyśmy problem z tym, jak cierpliwy jest Bóg dla opornego Mojżesza, jak i łaskawy dla narzekającego Izraela. Z naszej perspektywy to jest to okej. Ale Bóg nie jest ograniczony tym, co nasza kultura uznaje za fajne i przyjemne. On jest tym, który jest. Obiektywny, niesubiektywny. Ponad tym, co proponuje moja kultura, ponad tym, jak ja sobie go wyobrażę. I lekcja z tej historii jest taka, że on jest potężny. Potężniejszy od innych bogów. Potężny, bo sprawiedliwy i konsekwentny, ale w tym samym momencie łaskawy i miłosierny. Suwerenny, nieograniczony przez nic zewnętrznego. Wszechmocny, zdolny do potężnego zniszczenia. Jak i niewyobrażalnego ratunku. Taki jest Bóg Jahwe. I takiego Boga potrzebuje. Ale druga część księgi, pomimo iż widzimy w tej drugiej części księgi obrazy Bożego miłosierdzia, Bożego serca wobec swojego ludu, pokazuje smutną prawdę. Prawdę o tym, że Izrael wcale nie jest dużo lepszy od Faraona. W tej części księgi widzimy podróż i narzekający lud, chroniony cierpliwie przez Boga. Widzimy przykazania, wyraz pragnienia relacji ze strony Boga i widzimy posąg złotego cielca ulanego przez grzeszny lud. A więc najpierw mamy podróż od rozdziału 14. Izrael wychodzi z Egiptu w stronę Kanaanu, prowadzony przez Boga w postaci albo obłoku, albo ognia. Taki wielki słup ich prowadził. I Faraon jest uparty, zmienia zdanie i ściga ich na pustyni. I już w tym momencie mamy pierwsze narzekanie ludu. O, po co nas wyprowadzałeś? Wolelibyśmy umrzeć w Egipcie niż tu na pustyni. Bóg ich uspokaja, chroni i następnie mamy znaną, epicką scenę, jak ktoś chce sobie to spróbować wyobrazić, to był całkiem niezły film Exodus kilka lat temu, w taki hollywoodzka produkcja. Możesz uderza laską, wody się rozstępują, Izrael przychodzi suchą stopą, Faraon i jego armia wpada w szaleńczy pościg, zupełnie niepotrzebnie, woda zamyka się, zabierając ich pod powierzchnię. I mamy tutaj moment radości, pieśń Mojżesza, pieśń jego siostry prorokini Miriam. A zaraz potem mamy sytuację, w której ludzie nie mają słodkiej wody i narzekają. Więc Bóg daje im słodką wodę. Następnie mają mało jedzenia, narzekają. Bóg daje im jedzenie codziennie. I nawet wtedy nie są mu posłuszni. Gdy mówi, zbierajcie tylko to, co na dzisiaj, to oni zbierają na górkę, nie ufając jemu. Gdy mówi, zbierzcie więcej w piątek, żeby w sobotę, w sabat nie zbierać, oni w sabat wychodzą i szukają jedzenia. Potem znów nie ma wody i znów narzekają.
Mojżesz uderza w skałę i woda wypływa z tej skały. Później atakują ich jeszcze Amalekici i przychodzi na koniec teściu Mojżesza dać mu radę na temat tego, jak ma zarządzać ludem. Ogólnie ta część historii jest co najmniej przykra. Rzeczywiście trudno jest nam wyobrazić sobie tą męczącą podróż przez pustynię. Nie chcę udawać, że ja chętnie bym się tam wybrał w tą podróż. Nie oszukuję nikogo, że jest komfortowo mi tutaj z tą szklanką wody. Z drugiej strony, jak krótkotrwała jest pamięć Izraelitów. Wychodzą spod niewolniczego jarzma, okrutnego faraona. Wychodzą z niewoli, mają szansę na wolność. Z sytuacji, gdzie byli daleko od Boga, są w bliższej relacji z Nim i On się nimi opiekuje i narzekanie wraca jak bumerang. I w tym miejscu przechodzimy pod górę Synaj. I pośród tego całego narzekania jakby jest pewna nadzieja, jest światełko w tunelu. Bóg zatrzymuje ich, przypomina im o swoim działaniu i pokazuje, że chce być z nimi. Więc mieliśmy podróż, mamy teraz przykazania. Bóg chce wyłączności swojego ludu. To długa sekcja tekstu od 19 do 31 rozdziału. Bo mamy dosyć szczegółowo zapisane te przykazania czy zalecenia, które Bóg daje Mojżeszowi. I ta sekcja otwiera się w 19 rozdziale. Mamy taki wstęp do tych wydarzeń, do przyjęcia przekazań. I tam czytamy takie słowa Boga, który przekazuje je Mojżeszowi przez Mojżesza do ludu. Wyjście 19 od 4 do 6 wersetu. Sami widzieliście, co uczyniłem Egipcjanom, jak was niosłem na skrzydłach orlich i przyprowadziłem do siebie. A teraz, jeśli będziecie uważnie słuchać mojego głosu i przestrzegać mojego przymierza, będziecie moją szczególną własnością pośród wszystkich ludów, gdyż moja jest cała ziemia. Będziecie mi królestwem kapłanów i narodem świętym. Te słowa przekaż synom Izraela. Więc Bóg mówi, widzieliście, jak wyglądała wasza sytuacja, gdy działaliście o własnych siłach, ale ja was uratowałem. Niosłem was na skrzydłach orlich i przeprowadziłem do siebie. Bóg przypomina ludowi, że to On ich przyprowadził, to nie oni przyszli do Niego. I On mówi, teraz możemy być w relacji naszej, przyprowadziłem was do siebie. Chcę waszego posłuszeństwa. Będziecie moją szczególną własnością. I ten zwrot szczególna własność jest tutaj trafny. Z tego, co doczytałem, to słowo oznacza taką właśnie wyjątkową własność, którą mógł mieć na przykład król, bo król przecież jest właścicielem wszystkiego, tak jak Bóg jest właścicielem wszystkiego. Ale miał król też swój taki szczególny skarbiec, szczególną część swoich dóbr, swojej własności. I taką właśnie własnością ma być Izrael dla Boga. Mają słuchać Bożego głosu. Ale dlaczego? Bo On ich wyprowadził. I przez to posłuszeństwo będą bliżej Niego, bliżej Boga, który ich wyprowadził. On ich niósł. Mówiliśmy już o tym, gdy przeglądaliśmy się Księdze Rodzaju. Tam życie Abrahama i autorzy Nowego Testamentu, którzy je analizowali, obrazowali to, co Bóg mówi teraz, co widać jasno w nauczaniu Jezusa. On mówi, tylko wiara, sama wiara, ja was wyprowadziłem. Ale wiara, która nie pozostaje sama, przyprowadziłem was do siebie, bądźcie ze mną. I gdy przechodzimy do 20 rozdziału, to Mojżesz jest na górze, odbiera słowo od Boga i pierwsze przykazanie, znane słowa, mam nadzieję, wyraża właśnie to, że Bóg chce tej wyłączności, wyjątkowości relacji. Ja jestem Pan Twój Bóg, który Cię wyprowadził z ziemi egipskiej, z domu niewoli. Ja jestem Twoim Bogiem, zrobiłem to. Wykonałem tę pracę. Nie oddawaj czci innym Bogom obok mnie. Gdy Bóg jest moim Bogiem, moim jedynym Bogiem, ja jestem Jego szczególną własnością. Dlaczego Bóg jest moim Bogiem? Dlaczego nie mam mieć innych Bogów obok Niego? Dlaczego mam być Mu posłusznym? Dla Izraela sprawa była jasna, bo On jest Panem, bo On jest Bogiem. I On objawił im się, ratując ich z niewoli, niosąc ich na skrzydłach orła. I dla nas ta odpowiedź jest podobna, ale głębsza. On jest Panem, On jest Bogiem, On jest Stwórcą Wszechświata. I ponad to, albo równolegle, albo powiedzieć do tego trzeba, On nas wyprowadził z duchowej niewoli grzechu do wolności przez krzyż Chrystusa. Nasze wyjście, nasz eksodus, nie jest geograficzny, etniczny, kulturowy. On jest duchowy. On uwalnia nasze serce spod panowania grzechu i poddaje je pod Jego panowanie. Do kogo innego będziemy szli? Kogo innego będziemy szukać? Apostoł Paweł w liście do Rzymian pisze właśnie o tym, że śmierć i zmartwychwstanie jest naszym gwarantem śmierci i zmartwychwstania Jezusa. Pisze, że jeśli jesteśmy złączeni w podobieństwie Jego śmierci, w 6 rozdział Rzymian, tym bardziej będziemy w zmartwychwstaniu. Grzeszne ciało zostało zniszczone, abyśmy już nie byli zniewoleni przez grzech. I dalej mówi, podobnie wy zaliczajcie siebie dla umarłych, dla grzechu, a jednocześnie do tych, którzy żyją dla Boga w Chrystusie Jezusie.
Pamiętajmy o tym, gdy czytamy o przekazaniach przekazanych na górze Synaj. Bóg nie daje przekazania jako narzędzie wyjścia z Egiptu, jako narzędzie wyjścia do relacji z Nim, ale On daje przekazania ludowi, który już wyprowadził i uratował. Ale daje przekazania, ale mówi, bądźmy razem, bądźcie mi posłuszni. One nie mają życia, posłuszeństwo im nie zmienia stanu ich serca. To Bóg zmienia nasze serce. I rozdziały 20 do 30 to kolejne przekazania. Najpierw 10 przekazań, potem kilkadziesiąt kolejnych, które wyjaśniają, poszerzają, dotykają innych sfer życia. I w tej części znajdujemy też opis przestrzegania też kurzowych świąt i szabatu. I myślę, że jak będziemy omawiali trzecią księgę mojżeszową, księgę kapłańską, to odpowiemy może więcej na temat tego celu prawa w życiu Izraela i też przez to w naszym życiu. I w rozdziale 24 Mojżesz wraca do ludzi. Był z nim Aaron i jego synowie. Mojżesz składa ofiarę, odczytuje to, co Bóg przekazał w tym momencie. Lud jest chętny, gotowy przestrzegać Bożego prawa. Mojżesz składa ofiarę. Potem znów wstępuje na górę, znów z Aaronem, jego synami i 70 przywódcami. I tam w jakiś sposób oni użyli Boga. I potem po raz kolejny Mojżesz idzie na górę z Jozuem tym razem. Dowódcą wojsk, który był jego takim szczególnym pomocnikiem. I reszta dowódców zostaje na dole. I jest Mojżesz na górze 40 dni i 40 nocy. I kolejne rozdziały to szczegółowy opis przygotowań kapłanów od 25 do 31, duża sekcja tekstu, przygotowanie kapłanów i miejsca spotkania z Bogiem. Opis tego, w jaki sposób Boża obecność może być wśród nich. Bóg oczekuje, że ludzie przyniosą dary i opisuje elementy tego miejsca świętego. Arkę przymierza, miejsce spotkania z Nim, stół na chleby pokładne, misy i czasze na ofiary, świecznik, namiot, w którym będzie arka, ołtarz, i też dziedziniec dookoła. I też Bóg opisuje przygotowanie kapłanów do ich posługi. Będzie to Aaron i jego synowie, mają mieć zdobione, przepiękne szaty, z bardzo jakby głęboką symboliką tych szat. Mojżesz ma ich namaścić, mamy opis tego, będzie to oficjalne, będzie złożona ofiara, oni później mają składać ofiary codziennie. I na koniec Bóg mówi, że też wyznaczył dwóch rzemieślników, uzdolnił ich, żeby to zrobili. I po tych 40 dniach Mojżesz schodzi na dół z kamiennymi tablicami świadectwa zapisanymi palcem Boga. Więc jesteśmy w miejscu, w którym Bóg w niesamowity sposób przygotował swój lud do wyjątkowej relacji z Nim. Uratował ich, pomimo iż nie zasługiwali. Pomagał, gdy narzekali. A teraz wskazuje, że mogą być przed Nim czyści. Wolni od grzechów, które popełniają i będą popełniać. Wskazuje na to, jak mogą rozmawiać z Bogiem żywym. Mają do tego miejsce, mają do tego czas, mają do tego kapłanów. Na tle innych kultur będą mieli wyjątkową, osobistą, bliską relację, będą bliską własnością Boga. Ale jak się okazuje, Izraelici nie są dużo lepsi od okropnego Faraona, czy Egipcjan, czy innych narodów dookoła. Bo po tej podróży Mojżesz dostaje przykazania, ale gdy schodzi na dół, to niestety zastaje tam posąg. W rozdziale 32 widzimy bałwochwalstwo nieposłusznego ludu. On opisuje ten rozdział na początku to, co się działo, gdy Mojżesza nie było 40 dni. Więc ludzie się niecierpliwią podczas tej wizyty Mojżesza na górze. Chwilę temu byli chętni na pójście za Bogiem, gdziekolwiek On pośle, ale teraz parę tygodni minęło i powątpiewają. Nie jest to cały naród, ale znacząca grupa przychodzi do Aarona i mówi: przygotuj nam jakiś posąg, który nam zobrazuje bogów, którzy wyprowadzili nas z Egiptu. Najprawdopodobniej ten posąg miał być dla nich symbolem Jahwe, widzialnym obrazem Boga. Ale był to posąg, który miał przypominać egipskich bogów, egipskiego Boga. Miał to być posąg taki, jaki mieli inne narody. Właśnie złamali oni przekazanie zakazujące czynienia rzeźby na podobieństwo Boga, które miało między innymi jako jedno z wielu odróżniać ten naród od innych. Aaron. Jeszcze raz to podkreślmy. Aaron. On był z Mojżeszem od początku. Przed chwilą był wyróżniony przez Boga na górze. Zbiera od ludzi złote, jakieś ozdoby, ulewa im złotego cielca. I ta grupa składa ofiary pod kierownictwem Aarona możliwe. I Bóg w tym momencie mówi Mojżeszowi, żeby ten zszedł na dół. I Bóg jest zły. My też może czujemy gniew, który się w nas zbiera. Chce wytracić swój lud. I Mojżesz prosi Boga o łaskę. Mówi: Boże, okaż łaskę. I powołuje się na dwie rzeczy. Po pierwsze, powołuje się na Boże imię. Na to, jak On będzie postrzegany przez inne narody. A po drugie, powołuje się na Boże obietnice, na to, co On konkretnie i jasno obiecał swojemu ludowi. Więc Mojżesz wyprosił u Boga łaskę, ale sam zdenerwowany schodzi na dół. Rzuca te kamienne tablice, rozbijają się. Przetapia z powrotem tego złotego cielca. Każe ludziom pić wodę z popiołem spalonego cielca. Mojżesz ostro konfrontuje Aarona. Aaron jakąś tam skruchę wykazuje, mówi, że to ludzie. Więc i Mojżesz przywołuje do siebie lewitów
I są w tym momencie ludzie, którzy się buntują przeciwko Mojżeszowi, przeciwko Bogu. Nie wiemy dokładnie w jaki sposób, ale przywołuje do siebie Lewitów i każe zabić tych wszystkich, którzy się buntują. 3000 buntowników umiera. I na koniec tego smutnego rozdziału Mojżesz wraca do Pana i prosi, błaga Boga o litość. Bóg jest zły na ludzi, każe im się ubrać pokutnie bez zbędnych ozdób, ale postanowi im okazać łaskę. Widzieliśmy dotychczas w pierwszej części księgi, że Bóg Jahwe jest potężniejszy niż bogowie, niż inni bogowie, niż bogowie Egiptu, tak zwani bogowie. Ale podróż pokazuje niecierpliwość ludu i chęć przestrzegania przykazań taką krótkotrwałą, a posąg pokazuje, gdzie jest ich serce. Izrael nie jest dużo lepszy od ludzi dookoła. Warto zatrzymać się i spojrzeć na tę część tekstu i zastanowić się nad naszym sercem. Czy moim naturalnym odruchem jest wdzięczność czy oczekiwanie? Łatwo jest nam ocenić Izraelitów narzekających na pustyni, z wyższością spojrzeć na ich sytuację, ale jeszcze łatwiej jest mieć dokładnie takie samo roszczeniowe serce jak oni. Oni są w niekomfortowych warunkach, dotykają ich realne problemy. A jak często lekki dyskomfort jest powodem takiego samego narzekania w naszym życiu? Jak często niewyspanie sprawia, że zapominam o tym, co mam? Jak często nawet lekka choroba sprawia, że nie wielbię Boga? Trochę dłuższe oczekiwanie na coś, niż się spodziewałem, prowadzi do braku zaufania. Czy moje serce naturalnie zwraca się do wdzięczności, czy raczej trudne sytuacje, które mnie dotykają, uwydatniają roszczeniowość, listę rzeczy, które uważam, że mi się należą? Czy rzeczywiście jestem gotów oddać Bogu jedyne miejsce w moim życiu, na które on zasługuje? On mówi: zrobiłem wszystko. Wyprowadziłem cię z niewoli. I masz po prostu uwierzyć. Masz po prostu się tego uchwycić. I chcę być na pierwszym miejscu w twoim życiu. A ja często odpowiadam na to: okej, Bóg jest ważny, oczywiście, ale jak się skupię tylko na pracy, na rodzinie, na moich pasjach, wtedy będzie dobrze. To brak zaufania. To powiedzenie Bogu, że ja lepiej wiem, kto lub co zasługuje na pierwsze miejsce w moim życiu. Czy nie jest tak, że podobnie do Izraela lubimy mieć taki posąg, lubimy mieć takie posągi, odlewać sobie posągi, wskazywać na coś wymiernego, fizycznego, obrazowego i odnosić się do rzeczy zamiast do Boga, który je daje. Skoro świat dookoła pokazuje, prawda, że sukces w pracy na przykład, może duża rodzina, ekskluzywne wakacje, to te rzeczy są obrazem szczęścia, to ja też tego szukam. I mówię: patrzcie, oto obraz mojego życiowego sukcesu. Patrzcie, co mam. Od mojego Boga, co mam. Jeśli szukam posągu, znaku, namacalnego czegoś, ponad tego, który jest dawcą wszystkiego, co dobre, będę zawiedziony. Jeśli Bóg nie jest na pierwszym miejscu w moim życiu, to nigdy nie odnajdę stabilności w żadnym innym fundamencie. A gdy On jest na pierwszym miejscu ponad wszystkim innym, nie mam żadnych innych bogów poza Nim, nie potrzebuję niczego więcej, to wszystko inne będzie się układało na właściwe miejsce. Bóg Jahwe jest potężniejszy niż bogowie Egiptu. Izrael wcale nie jest lepszy od Faraona, od otaczających ludów. I oni potrzebują zastępczej ofiary, aby być Jego ludem. I właśnie ta trzecia rzecz, którą widzimy ją na ta trzecia myśl, ta trzecia część tego przesłania, my ją widzimy na końcu tej księgi, bo ta księga kończy się raczej optymistycznie, ale widzieliśmy ją już wcześniej w święcie Paschy, widzieliśmy też ją na górze Synaj, ale szczególnie widzimy tą rzecz w osobie Chrystusa. Ta prawda o tym, że potrzebujemy zastępczej ofiary, aby być z Bogiem. Więc w 33 i 34 rozdziale, niesamowitych rozdziałach, Bóg podtrzymuje obietnicę i daje przymierze. Mamy najpierw przymierze. Później będziemy mieli przybytek, a później pośrednika. Więc przymierze mamy. Bóg podtrzymuje obietnicę i lituje się nad ludźmi. Zawiera na nowo przymierze ze swoim ludem. Izraelici stawiają namiot zgromadzenia i Mojżesz rozmawia tam Bogiem z twarzą w twarz. Mojżesz w 33 rozdział, wersety 15-16. Jeśli twoje oblicze nie miałoby iść z nami, to nie każ nam stąd wyruszać. Bo po czym miałbym poznać, że znalazłem łaskę w swoich oczach, ja i twój lud, jak nie po tym, że ty pójdziesz z nami. Tylko to nas może wyróżnić, mnie i twój lud, spośród wszystkich ludów na ziemi. Mojżesz mówi bardzo ważną rzecz: jak Bóg z nami nie idzie, to nie idziemy. Nic innego nas nie wyróżnia. Nie są silniejsi militarnie. A gdyby byli, to co z tego? Nie mają lepiej obwarowanych ziem. A gdyby mieli, to co z tego? Nie mają lepszej kultury, doskonalszej historii, nieskazitelnych społecznych norm. Ale nawet gdyby mieli, to co z tego? Tylko Bóg może ich naprawdę wyróżnić.
Ludzie tego może nie widzą, ale Mojżesz to czuje. Mojżesz widzi to, Mojżesz to dostrzega, że bez Boga to nie ma sensu. I dalej czytamy o tym, że Bóg mówi Mojżeszowi, stanie się zadość temu, o czym mówisz, dlatego, że znalazłeś łaskę w moich oczach i znam cię po imieniu. I potem Mojżesz mówi, prosi, żeby pokazał mu Bóg swoją chwałę i Bóg mówi, nie pokażę ci z mojego oblicza całego. Człowiek nie może mnie zobaczyć i pozostać przy życiu, ale pokaże ci, jakby się od tyłu, tak zakryje się trochę przed tobą. Mówi, że nie może się pokazać frontem, ale daje mu wyraz swojej obecności. I przyjdzie jeszcze czas, aby Bóg się objawił ostatecznie. Jeszcze nie jest on teraz, ale ten czas nadejdzie. I w 34 rozdziale Bóg poleca Mojżeszowi zrobić nowe kamienne tablice, wejść na górę. Mojżesz wchodzi i tam czytamy, że Mojżesz pochylił się. Exodus to jest 34, 8, 9. Tak? Księga Wyjścia. Mojżesz natychmiast pochylił się ku ziemi, oddał pokłon i poprosił, jeśli znalazłem łaskę w Twoich oczach, Panie, to zechciej pójść z nami. Owszem, to lud twardego karku, ale przebacz nasze winy, grzechy i weź nas w dziedziczne posiadanie. I Bóg odpowiada w 10 wersecie i 14. Przeczytamy, oto ja zawieram przymierze. Wobec całego Twojego ludu dokonam cudów, jakich nie dokonano ani na ziemi, ani wśród żadnego narodu. Cały lud, wśród którego przebywasz, ujrzy dzieło Pana. Ponieważ to, co będę z nimi czynił, napawać będzie lękiem. I dalej w 14. Nie będziesz oddawał czci innemu Bogu. Można powiedzieć, Bóg ustanawia, może podtrzymuje przymierze. Przymierze, w którym to On wychodzi naprzeciw i człowiek nie wniósł nic wartościowego. To On jest sprawcą i dokończycielem wiary. On mnie prowadzi niczym na skrzydłach orła. Ratuje nie z niewoli Egiptu, ale z niewoli grzechu. I mówi, uratowałem cię, kogo innego ponade mnie będziesz szukał. I księga kończy się dokładnym opisem budowy przybytku, czyli namiotu, spotkania, miejsca Bożej obecności. To jest realizacja tego, co Bóg wcześniej nakazał, od 35 do 40 wersetu. Widzimy budowę i widzimy Bożą obecność wśród swojego ludu. Najpierw Mojżesz nakazuje powrócić ludziom do sabatu, później wszyscy ochotnie zrzucają się na budowę namiotu spotkania, przynoszą to, co mają. I rzemieślnicy wyznaczeni przez Boga budują. Budują namiot, arkę przymierza, w której będą między innymi kamienne tablice, stół, świecznik, ołtarz kadzidlany, ołtarz na ofiary całopalne, kadź miedzianą, dziedziniec, na koniec podsumowanie z kosztów tego wszystkiego. Później zostają przygotowane szaty dla kapłanów, Arona i jego synów. Na koniec Mojżesz sprawdza, czy wszystko zostało zrobione zgodnie z projektem Boga, zgodnie z Bożym planem. I ostatni rozdział daje dużą nadzieję, ale zostawia pytanie. Mojżesz w ostatnim rozdziale Księgi Wyjścia stawia gotowy namiot i ubiera kapłanów, namaszcza wszystko zgodnie z Bożym poleceniem i chwała Pana spływa na ten namiot. Bóg jest pośród ludu. To, co Mojżesz błagał się, prosił, to, co Bóg obiecał, się realizuje. Bóg jest z nimi. Mogą czuć się bezpieczni i pewni. Pomimo tego jest jeszcze długa podróż po pustyni przed nimi. Ale Mojżesz nie może wejść do przybytku. Oczywiście to nie jest tak, że Bóg odtrącił Mojżesza. Bóg będzie jeszcze wielokrotnie do niego przemawiał. Jest on cały czas narzędziem w Bożym ręku. Ale widzimy, że on nie jest godny być w Bożej obecności, w obecności Bożej chwale. I z jednej strony tak mamy odnowione przymierze, przybytek Bożej obecności, ale z drugiej strony widzimy, że to nie jest koniec. Nie wystarczy, że będziemy mieli namiot, arkę i Mojżesza. To nie wystarczy. Potrzeba jest doskonalszego pośrednika tej relacji. Kogoś, kto bez wahania może być w Bożej obecności. Kogoś, kto nieobciążony swoimi własnymi winami stawia się za swoim ludem. I cała księga, ta główna jej historia, czyli wyjście z niewoli, wskazują na tego pośrednika. Na proroka lepszego. Doskonalszego niż Mojżesz, na pośrednika lepszego przymierza. Więc mamy przymierze, mamy przybytek, ale ostatecznie mamy pośrednika. Pośrednika naszej relacji z Bogiem, którym jest Chrystus. On jest barankiem. On jest tym barankiem, którego zapowiada baranek paschalny. Jan Chrzciciel, gdy widzi Chrystusa, czytamy w pierwszym rozdziale Ewangelii Jana, woła: oto baranek Boży, który gładzi grzechy świata. To jest ten, o którym powiedziałem, za mną idzie mąż, który był przede mną, bo pierwszy był niż ja. On jest tym, którego krew ratuje przed ostatecznym zniszczeniem, przed plagą o wiele gorszą niż śmierć na tej ziemi, przed wieczną śmiercią.
On jest barankiem, który gładzi grzechy świata. On jest pośrednikiem doskonałej Bożej obecności w moim życiu. Nie ma innego. W 1 Tymoteusza czytamy, jeden jest Bóg, jeden też jest pośrednik między Bogiem a ludźmi. Człowiek Chrystus Jezus, który samego siebie złożył jako okup za wszystkich. Było o tym świadczone we właściwym czasie. On jest tą ofiarą, On jest pośrednikiem. On gwarantuje nam wejście do miejsca najświętszego. Apostołowie zatrzymani, procesowani w pierwszym kościele mówią, w nikim innym nie ma zbawienia. Nie dano nam ludziom żadnego innego imienia pod niebem, w którym moglibyśmy być zbawieni. On jest Bogiem, który wyprowadza mnie z niewoli grzechu. Przeczytam Hebrajczyków, 3 rozdział, wersety od 1 do 6. Jest gdzieś do znalezienia kazanie na naszej stronie. Omawiamy też list do Hebrajczyków. Stąd, bracia święci i współuczestnicy powołania niebieskiego, skupcie uwagę na Jezusie, apostole i arcykapłanie wyznawanych przez nas prawd. Wierny temu, który go wyznaczył, podobnie jak Mojżesz był wierny w całym jego domu. Został przecież uznany za godnego o tyle większej chwały od Mojżesza, o ile większym uznaniem cieszy się budowniczy, niż dom przez niego zbudowany. Każdy dom, jak wiadomo, ma swojego budowniczego. Bóg natomiast jest tym, który zbudował wszystko. Mojżesz wprawdzie jako sługa był wierny w całym jego domu dla poświadczenia tego, co miało być powiedziane. Ale Chrystus jako syn jest ponad domem. Bóg jest ponad domem, Chrystus jest ponad domem. Tym domem jesteśmy my. Jeśli tylko zachowamy odważną ufność i będziemy się szczycić nadzieją. A więc podsumowując, Księga Wyjścia opowiada o tym, że Bóg Jahwe jest potężniejszy. Jest ogromnym, wielkim, niesamowitym Bogiem. Bogiem łaski i miłosierdzia, ale też Bogiem sprawiedliwego sądu i gniewu. Izrael wcale nie jest lepszy. Izrael nie przestrzega niczego, żeby wyjść. Izrael jest ratowany jak na skrzydłach orła. I on potrzebuje zastępczej relacji, aby być jego ludem. Bóg Jahwe jest potężny. Jest on w stanie zadziałać przez tak niedoskonałego proroka, jakim jest Mojżesz. Posyła potężne plagi, żeby pokazać swoją wielkość, wyższość nad bogami Egiptu i w swojej łasce okazuje, daje Izraelowi paschę, która ma ich uchronić. Ale widzimy, że Izrael, tak jak my dzisiaj, to niedoskonały lud. To ludzie, jakich widzimy od początku, jakich widzimy od początku po upadku, tacy sami, narzekający, wątpiący, roszczeniowi podczas podróży, chętni słuchać Bożych przykazań, ale jak się okazuje, to tylko ulotne chęci, to zdolni nawet stworzyć złoty posąg, naśladując praktyki Egipcjan, zniecierpliwieni tym, jak działa Bóg. Dlatego potrzebują oni, tak samo jak my, ratunku, ofiary zastępczej, Boga, który sprawiedliwie rządzi świat, ale potrafi okazać łaskę swoim dzieciom. Potrzebują pośrednika doskonałego. Bóg odnawia z nimi przymierze, pomaga im stawić przybytek, ale ostatecznie wskazuje, że muszą czekać na doskonałszego pośrednika. Na niego wskazuje Pascha, na niego wskazuje wyjście z Egiptu, miejsce najświętsze w przybytku i pośrednik, jakim był Mojżesz. Zachęcam do przemyślenia tych spraw, które porusza w naszym życiu Księga Wyjścia. Po pierwsze, mam 4 pytania na koniec. Po pierwsze, jakiego Boga widzę, gdy poznaję Go w Jego Słowie? Czy z jednej strony, czy dostrzegam Jego potęgę, majestat, świętość, sprawiedliwość? Zachwycam się tym. A z drugiej strony, czy doceniam ogrom Jego łaski i troski, jaką okazuje swoim ludziom? Po drugie, czy pragnę Jego obecności w moim życiu? Czy widzę pustkę i beznadzieję, gdy go brakuje? Czy wierzę, że sam jestem w stanie wyprowadzić się z tej niewoli, w której jestem? Że się uchwycenie się jakichś zasad, jakichś przykazań, jakichś rytuałów sprawi, że wyjdę z tej niewoli grzechu? Czy szczerze szukam tego, który mnie stworzył i dał samego siebie, abym miał życie? Gdzie szukam Jego obecności, gdy On mnie uratował? To jest 3 pytanie. Czy wierzę, że przyniesie moja religia? Czy szukam jej najpierw u tego, który ratuje? Czy pragnąc Jego biegnę do zasad? Czy ponad zasadami, przykazaniami? Ponad tym wszystkim widzę Jego obecność i Jego serce, które wyraża się na krzyżu. I ostatnia myśl, ostatnie pytanie. Czy oceniam moje możliwości, moją przydatność, moje miejsce w Bożym planie przez pryzmat moich sił? Czy Jego działania we mnie? Patrząc na Mojżesza, zachęcam, aby się zastanowić nad tym, czy determinuje mnie moja przeszłość i moje zdolności, moja historia, usposobienie, talenty lub ich brak, czy to wielki Bóg, który mnie powołuje i chce mnie użyć w swoim planie, tak jak On to postanowi.
Minęło 40 minut. Pomódlmy się na koniec. Drogi Ojcze w niebie, dziękujemy Ci za to, że Ty wyprowadziłeś swój lud z niewoli Egiptu, dałeś baranka, dałeś Twoje przykazania, dałeś Twój przybytek, dałeś miejsce święte, dałeś pośrednika. Dziękujemy Ci za tą wspaniałą, długą, ogromną historię, która jest dla nas niesamowitym obrazem Twojego działania w naszym życiu, Panie. To te wydarzenia, nie zawsze zrozumiałe, sprzed wielu tysięcy lat opisują, czy obrazują, czy pokazują coś, co jest dzisiaj dla nas tak aktualne i tak ważne. Dziękujemy Ci za doskonałego pośrednika, za doskonałego baranka, za doskonałe przymierze. Dziękujemy Ci, Ojcze, za to, że tak jak Mojżesz nie był w stanie widzieć w całości Twojej chwały, tak my możemy widzieć całą Twoją chwałę w Chrystusie. Za to, że przemawiałeś wcześniej wieloma sposobami przez proroków, ale że ostatecznie przemówiłeś u kresu Twych dni, tych dni przez Twojego Syna. Dziękujemy Ci, Ojcze, za to. I dziękujemy Ci za to, że możemy się Go uchwycić ponad wszystkim innym. Że możemy być pewni Jego obecności, niezależnie od tego, w jakim jesteśmy miejscu, jaka droga jest przed nami, jakie zagrożenia są z zewnątrz, jakie trudności na nas spadają, możemy być pewni przez krzyż, że Twoja obecność jest w naszym życiu, Panie. Dziękujemy za tą łaskę. Amen. Życzę Wam błogosławionego dnia i przeczytam kilka jeszcze wersów z 15 rozdziału Księgi Wyjścia. Któż jest taki jak Ty wśród bogów, Panie? Któż jest jak Ty wzniosły w świętości, straszliwy w chwalebnych czynach, sprawca cudów, wyciągnąłeś prawicę swoją, pochłonęła ich ziemia, łaską swoją wiodłeś lud, który wykupiłeś, prowadziłeś ich mocą swoją do siedziby Twojej świętości. Pan będzie królował na wieki wieków. Amen.